wszystko w życiu jest takie, jak je postrzegamy. Postrzeganie jest rzeczywistością. Ale i tak wszystko to iluzja. Nie ma czegoś takiego jak prawda. Nie żyjemy w demokracji. To tylko niektóre z myśli, które przyszły mi dzisiaj do głowy i jestem pewien, że przychodzą one również do was. Życie może być wspaniałą przejażdżką, kolejką górską lub może być mroczną, przygnębiającą walką, ale wszystko zależy od nas, jak je zaprojektujemy. Możesz znaleźć informacje o tym, jak świat jest kontrolowany przez niektórych ludzi i do czego są zdolni. I możesz sobie powiedzieć: o mój Boże, to jest przerażające. Lub to dobrze, ponieważ oznacza to, że będę lepiej rozumieć świat i mogę zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są. To jest tylko kwestia dosłownej percepcji, jak odbieramy otaczający nas świat, otaczającą nas rzeczywistość. Ale dzisiaj nostalgicznie poruszymy kwestię duchowości lub innymi słowy ideę duchowej rzeczywistości i doświadczania, które są raczej konceptualne niż materialne. Zdałem sobie sprawę ostatnio, że wiele osób nie rozumie moich przekazów, przekonań, moich myśli. Ale nie mogę wchodzić w szczegóły, gdyż to tylko zagmatwa nasze postrzeganie. Ale chciałbym poruszyć temat przebudzenia. Wiele osób uważa, że te zmiany duchowe na ziemi są bardziej intelektualną rewolucją napędzaną filozofią, że musimy się obudzić teraz bardziej niż kiedykolwiek. Mamy taki pęd do tego, aby zapewnić, że żyjemy w najlepszym możliwym świecie. I sądzą, że liczba ludzi, którzy powinni się obudzić, powinna być proporcjonalna do tego, ile trzeba zmienić. Ale wiecie co? Ostatnio zmieniam mój punkt widzenia. Zastanawiam się, dlaczego oni ciągle śpią. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy zrozumieli, dlaczego tak wielu ludzi poddaje się tej śpiączce rzeczywistości, pozbawionych rozpoznania tego, co się właściwie dzieje dookoła nas. Zbadanie, dlaczego tak się dzieje, może pomóc nam odnieść jeszcze większy sukces. Wiecie, wszystko sprowadza się do programu, który zawiera klucz do tego, co najważniejsze, który może działać w celu stłumienia samooceny i wyraźnego spostrzegania rzeczywistości. Wszyscy mamy w jakiś sposób błędne wyobrażenie na temat rzeczywistości, które zmienia się w czasie, gdy doświadczamy coraz więcej tych zmian. Ale system chce powstrzymać ludzi przed doświadczeniem nowych rzeczywistości poprzez kształtowanie ich percepcji i precyzyjne szufladkowanie. Chce ich włożyć do bardzo małej klatki. Klatki percepcyjnego postrzegania, w
którym pozostaną na całe życie. Te więzienie należy rozbierać na kawałki i zachęcać ludzi do zerwania z jego ograniczeniami. Aby to zrobić, musimy zrozumieć, jak działa takie więzienie i jak jest uformowane. A dopiero potem możemy coś z tym zrobić. Po prostu chodząc dookoła i mówiąc o miłości i świetle, o zwiększaniu wibracji i że wszystko będzie dobrze, nie doprowadzi nas do celu. Będzie dobrze, jeśli coś się zmieni. Będzie dobrze, jeśli zmieni się nasze postrzeganie. Co oznacza, że zmieni się świat, kiedy wyrwiemy się z tego niewidzialnego więzienia. Jeśli niczego nie zmienimy, zostaniemy w stagnacji. Jesteśmy w tej chwili, w tej sytuacji z powodu decyzji, które podjęliśmy w przeszłości. Więc wracając do przebudzenia, co jest dla mnie przebudzeniem? To umysł i ciało budzą się i rozpoznają swoje prawdziwe ja. Tak, nasze prawdziwe ja. To wyraźnie wtedy możemy odczuć w sobie i otaczających nas osobach. A kiedy się budzimy, nasza częstotliwość rozszerza się i wzrasta i zaczyna ponownie łączyć z rozszerzonymi poziomami naszej boskiej świadomości. I właśnie tylko dlatego ludzie naprawdę mogą się obudzić. Nie metaforycznie i pojęciowo. Tego nie da się nauczyć. W miarę rozwoju procesu przebudzenia będą mieli zupełnie nowe spojrzenie na świat, ponieważ zdobędą wgląd, wiedzę i świadomość, których nie mieli wcześniej. Ale dla większości życie to jest obecna symulacja, która jest źródłem informacji układającym cegiełki naszego życia. Doskonałym przykładem tego jest film Matrix. Matrix to wirtualny świat. Filmy Matrix nie pokazują, jak mamy się rozwijać. To jest tylko wirtualny świat. Więc jedyne, co możemy zrobić, to przyglądać się temu światu z zewnątrz i zobaczyć, jak nasz mózg zaczyna dekodować źródło informacji, by doświadczyć zupełnie innej rzeczywistości. Jest to bardzo podobne do zakładania okularów wirtualnej rzeczywistości i tylko, że film Matrix jest znacznie bardziej zaawansowany i wyrafinowany. Ale kiedy wchodzimy w sztucznie stworzony wirtualny świat, zaczynamy doświadczać tego, co właśnie nazywają Matrix. I Matrix dla naszego mózgu jest bardzo realny. Wraz z rozwojem technologii wirtualna rzeczywistość jest bardzo realna dla ludzi. A więc to jest to nasze więzienie, ograniczenie. Co robimy tak naprawdę? Jesteśmy uwięzieni przez źródło informacji, które dyktuje naszemu postrzeganiu rzeczywistość. A im bardziej wierzymy w fizyczność, tym bardziej wierzymy w ten ludzki świat, który sprawi, że będziemy zależni tylko od naszych pięciu zmysłów. Powierzchowna komunikacja między ludźmi do tej pory jest niczym innym, tylko wymianą informacji pochodzącej z płaszczyzny ciało-umysł. Jest to taki wzorzec powstały właśnie w matryksie życia, zdefiniowany przez naszych pięć zmysłów i manipulowany etykietami prawa morskiego. Dlatego
Ciągle jesteśmy zachęcani od kołyski aż do grobu, aby samo identyfikować się za pomocą takich etykietek. Bo kontrolerzy będą pewni, że nie wyjdziemy z więzienia, które sami sobie stworzyliśmy, jeśli tak będziemy się zachowywać. To wszystko, co wciągnęło nas w tę tożsamość, to właśnie fizyczność zmysłów. Symulacja naszego ziemskiego mózgu i postrzeganie świata jako ciężkiej, fizycznej rzeczywistości. A zatem cały nasz dotychczasowy świat zbudowany jest pod kątem ograniczeń. Zobaczcie, jak wielu z nas mówi: nie mogę, to niemożliwe, nigdy się to nie wydarzy. To wszystko jest częścią naszego sztucznego więzienia umysłu. Ale kiedy zaczynamy budzić się z wirtualnej fizyczności, w rzeczywistości budzimy się z tej właśnie sztucznej symulacji. Odcinamy się od informacji, którymi jesteśmy ciągle karmieni, które dają nam fałszywe poczucie rzeczywistości i fałszywe poczucie samego siebie. Ale Matrix ma w zanadrzu kolejne narzędzie. Strach. Szczególnie pojawia się wtedy, kiedy wyrywamy się ze szponów religii lub systemu politycznego. Odżywialiśmy swoją energią te systemy przez tak długo, więc teraz boimy się tej siły, od której jesteśmy albo byliśmy zależni. System włącza wtedy hamulce i może wydarzyć się bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy. Ale trzeba przetrwać ten okres. Bo kiedy wyrwiemy się z teraźniejszości przez uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy punktami uwagi w nieskończonej świadomości, nieskończonych możliwości i nieskończonych potencjałach, to wtedy te ściany ograniczenia rozpadają się na naszych oczach. Więc na końcu całą podstawą wszystkiego to jest ta percepcja, kontrola, kontrolowanie percepcji. Im bardziej ograniczymy percepcję ludzi do postrzegania siebie, tym więcej powstaje ograniczeń. Rozszerzając percepcję, zaczynamy rozumieć wszystko na znacznie głębszym poziomie. Więc sądzę, że ta cała przebudzona duchowość, którą ostatnio widzimy, mogła zostać zaprogramowana do istnienia przez bardziej wysublimowany Matrix i jest jego częścią. Zmusza ludzi do posłuszeństw i niewoli i szablonowych zachowań, zgodnie z manipulacjami tego rdzenia globalistycznych elit, które wydają się być autorytetami w każdej dziedzinie i systematycznie chcą manipulować miliardami ludzi. Dzielą i rządzą i rozgrywają nas przeciwko sobie. Ale jeśli zdamy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy tą samą świadomością, ale mamy różne doświadczenia, niezależnie od informacji Matrixa, która nas chce zniewolić, nie musimy nic robić. Nasz poziom świadomości może nam pomóc zmienić wszystko na lepsze. Nasza percepcja odetnie kabel Matrixa od naszego fizycznego mózgu. Wszystko, co musimy zrobić, to zlikwidować stare mechanizmy kontroli w nas.